Miłoś Kłeczek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do udziału w moim programie. Cieszę się, że Państwo chętnie włączają telewizor o tej godzinie. Przeglądałem jeszcze wyniki oglądalności z wczoraj i naprawdę jest się czym cieszyć. Także zapraszam, mam nadzieję, że dzisiaj również będzie interesująca dyskusja, w zasadzie kilka dyskusji i kilka tematów, które dla Państwa przygotowałem. A w moim studiu Jolanta Milas, trzecia droga, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Oraz Krzysztof Lipiec, prawo i sprawiedliwość. Witam Panie Pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No i stało się, Szanowni Państwo. Wybór, który nie był tak naprawdę do końca oczywisty: von der Leyen, Ursula von der Leyen, przez kolejne pięć lat będzie kierowała. Pracami Komisji Europejskiej. Chociaż przez ostatnie 5 lat narodziło się wielu wrogów von der Leyen, próbowano wygryźć ją z tego stanowiska. Ostatecznie zdobyła ponad 400 głosów Parlamentu Europejskiego, a ta wymagana większość to było 360 głosów. Także ze sporym, ze sporym marginesem dodatkowych głosów von der Leyen przez kolejne 5 lat będzie szefową Komisji Europejskiej. Jaki to sygnał dla Europy Środkowo-Wschodniej, dla Polski. Dla tych wszystkich zagrożeń, z którymi Europa się mierzy, no fatalny sygnał. O tym za chwilę porozmawiamy. Chociaż pani von der Leyen tę przyszłość, wizję Europy i wizję swojej pięcioletniej kadencji widzi oczywiście w kolorowych barwach. Proszę posłuchać fragmentu jej wystąpienia. Nie pozwolę na to, żeby demagodzy i ekstremiści zniszczyli naszą Europę, nasz europejski styl życia. Jestem gotowa, żeby stanąć na czele sił demokratycznych i prowadzić walkę. Moja wizja to silniejsza Europa, która zapewnia dobrobyt i bezpieczeństwo. Europa, która chroni ludzi i broni demokracji. Dobrobyt, bezpieczeństwo, styl życia. Mnie się zdaje, że to wszystko już zostało podeptane, przynajmniej w krajach Europy Zachodniej. Panie pośle, pani von der Leyen mówi, że nie pozwoli, żeby ekstremiści zniszczyli europejski styl życia. Pani von der Leyen, która wpuściła tutaj nielegalnych migrantów, która chce wpuszczać ich jeszcze więcej i którzy, jak się wydaje, w wielu krajach Europy Zachodniej już zniszczyli europejski styl życia. O czym ona mówi? No właśnie, nie wiadomo o czym ona mówi. Tak naprawdę to rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że wszystko wskazuje, na to, że to będzie kontynuacja wcześniejszych rządów pani von der Leyen z jakim składem Komisji Europejskiej tego jeszcze nie wiemy, ale nie sądzę, żeby to dalece odbiegało od tego, co było w poprzednim w poprzednim składzie Komisji Europejskiej. No w, jeśli chodzi o polską reprezentację, na pewno to będzie ktoś z obecnego obozu rządzącego, który tak naprawdę niewiele ma akurat w moim przekonaniu wspólnego, bo Donald Tusk dał temu Jasny i wyraźny sygnał. Postawił państwo na głowie, tak naprawdę, bo mamy do czynienia dzisiaj z nielegalną telewizją publiczną, z nielegalną prokuraturą, mamy do czynienia, no i właśnie jak to brzmi, to przecież kolega partyjny Ursuli von der Leyen dzisiaj opozycję wsadza do więzienia, zapowiada dalszy ciąg represji wobec parlamentarzystów wywodzących się z opcji przeciwnej, a więc Sprawa i sprawiedliwości z suwerennej Polski. No i to są te sygnały niepokojące. Tak naprawdę, jeśli mówimy o dobrobycie, to akurat kolega partyjny Ursuli von der Leyen, Donald Tusk, Polskę sprowadza na boczny tor, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o status życia Polaków, który z dnia na dzień ulega pogorszeniu, bo przecież wiemy o tym, że zerowy podatek na, na żywność, podatek VAT nie obowiązuje. Od lipca ceny energii poszły do Góry, nie ma żadnych tarcz osłonowych. No i tak naprawdę tutaj spodziewam się, nie spodziewam się nic nadzwyczajnego jak kontynuacji tego, o czym była mowa. To a Boże, więc Zielony ład, a co najgorsze, a co najgorsze i Ursula von der Leyen dała dzisiaj bardzo wyraźny sygnał. Zmiana w traktatach, a więc centralizacja Unii Europejskiej, odebranie państwom wchodzącym w skład Unii Europejskiej tych najważniejszych, że tak powiem, przywilei, które do tej pory były przywilejami leżącymi po stronie państw członkowskich. Dzisiaj, jeśli mówimy o tym, że to by były kompetencje dzielone, to mało powiedziane. Sądzę, że Unia chce przejąć najważniejsze kompetencje, no, ale my te, o tym które my mówiliśmy. leżą po. Tak, ale, pośle, ale to jest właśnie powiedzieć... to niebezpieczeństwo. Trzeba powiedzieć sobie wypadami. wprost, że kiedy państwo informowali, to też była, był. No, był etap, element kampanii Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby uświadomić naród Polski, że to są najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego z tej 20-letniej naszej historii członkostwa we Wspólnocie. Ponieważ te wybory, przy dobrym układzie sił, także w innych krajach, mogły stworzyć większość tę prawicową, konserwatywną i patriotyczną. Ale powiedzmy sobie wprost, że jest. Kompletna porażka i klapa, bo dzisiaj do władzy i większość mają znowu te same formacje, czyli Hadecja, liberałowie i lewica, i to oni rozdają karty. Co więcej, von der Leyen jest szefową komisji na kolejne pięć lat i Zielony Ład, i pakt migracyjny, i zmiany traktatowe będą forsowane, i nie macie na to żadnego, kompletnie żadnego wpływu. No, mamy jeszcze wpływ w postaci ewentualnego głosu, który Polska może zabierać w Radzie Europejskiej. Tusk składał, co prawda. Ale mamy deklarację. szefa Tuska, szefa rządu. No tak, ale, ale, ale z, w niektórych sytuacjach też będzie się można odnieść i do woli parlamentu czy też narodu, jak chociażby w kontekście zmiany traktatów europejskich. Ale to pan ale... uważa, że Donald Tusk Dobrze. będzie tym mechanizmem blokującym zmiany traktatowe. Jeśli chodzi o zmiany traktatowe, to nie tylko Donald Tusk będzie miał tutaj cokolwiek do powiedzenia, ale tu będzie miał co najmniej Parlament, czyli Sejm, tak naprawdę w tej materii. Chyba że decyzje. odejdą od zasady jednomyślności, no, Wtedy nie będzie miał nasz Sejm wiele do powiedzenia. No, ale dobrze, zanim odejdziemy od zasady jednomyślności, to to musi przejść procedurę właśnie ratyfikacji traktatów i o tym zadecyduje między innymi Polski Sejm. Już nie wie, w, w historii Unii Europejskiej było kilka takich sytuacji. Sytuacji, gdzie rzeczywiście. Yy... Ta opcja liberalno-lewacka chciała przepchnąć wiele takich spraw. Weźmy pod uwagę chociażby tak zwaną Konstytucję Europejską. Nie gdzie indziej, ale we Francji to kilka lat temu, kiedy jeszcze Francja miała zupełnie inne oblicze niż w dniu dzisiejszym, tam w drodze referendum Konstytucja Europejska została zablokowana. Ale ja powiem tak, pan poruszył bardzo ważną kwestię, bo rzeczywiście do tych wyborów do Parlamentu Europejskiego szliśmy z dużą nadzieją. Prawo i sprawiedliwość uległo niewielkiej ilości, że tak powiem, w kontekście przewagi Platformy Obywatelskiej. No ale tak naprawdę no, ponieśliśmy tutaj... Pewnego rodzaju klęskę, że nie udało nam się przekonać całości elektoratu, szczególnie tego elektoratu pochodzącego ze wsi. Tak, ale to tutaj ja, brakło, pan, ja brakło to że tak powiem, zaufania. Z do... szerszej perspektywy o tym mówię, bo nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość fenomenalnie pokonało Platformę Zgad... Obywatelską, to nie roz, zmieniłoby to rozkładu sił w samym parlamencie, gdzie siły prawicowe tak. i konserwatywne i tak nie miałyby Prawda, większości. Ale ja w Parlamencie Europejskim. Bo chociaż ja IPL jeszcze. pomniejszył stan posiadania, to razem z tymi środowiskami Zgadza lewicowymi się. i liberałami cały czas rządzą i rozdają karty, ale proszę, Pani przewodnicząca. jeśli można tak zwrócić, tak zwrócić pani uwagę. Pani. Podział środowisk konserwatywnych prawicowych w parlamencie europejskim, oni funkcjonują chyba w tej chwili w trzech frakcjach, jest też oznaką dużego niepokoju w tym wszystkim. Co tak bardzo fascynuje was w von der Leyen, które jak no, nam się nie wydaje, tylko ze jest faktem, jest matką wszystkich problemów dzisiaj, które funkcjonują w tej wspólnocie europejskiej, a pani von der Leyen jeszcze dzisiaj oficjalnie mówi, że ona chce, żeby przyspieszyć dążenie do neutralności klimatycznej. Już 90%. Tego pułapu ma być wyrobione do 2040 roku europejska partia Ludowa, do której należy PSL, pani z PSL-em z kosiniakiem kamyszem związana, głosuje i to przede wszystkim głosami IPL-u von der Leyen wybrana na kolejną kadencję. Co wam się tak w tej pani podoba, komisarz z Niemiec? No jeżeli ktoś wie, co to jest arytmetyka, więc było to pewne, że pani von der Leyen zostanie znowu szefową Komisji Europejskiej. Wczoraj przewidywano, że będzie miała 380 głosów dziś już ma, miała 400 to jest tajne głosowanie czyli dodatkowe osoby też dodatkowi posłowie też zagłosowali za wyborem Ursuli Van der Leyen. Natomiast jeżeli my chcemy osiągnąć to o, ten fragment który pan puścił, żeby był dobrobyt, żeby była demokracja to muszą być spełnione te rzeczy, które były obiecywane w, w trakcie wyborów do Europarlamentu, czyli Zielony Ład do remontu. Ja jak sobie weszłam na stronę Parlamentu Europejskiego to tytuł jest Zielony Ład, a zaraz pod spodem, że Europa ma ambicje, żeby jako pierwszy kontynent osiągnąć neutralność klimatyczną. Ale ja, klimatyczną. Ale ja, pytam, ja właśnie no. chcę... To, co von der Leyen powiedziała, mi... to pozwoli... są kłamstwa, panie, panie przewodniczący, redaktorze, bo jeżeli pani von der Leyen właśnie... mówi o dobrobycie, a jednocześnie budować chce ten dobrobyt na jeszcze szybszej transformacji energetycznej, kiedy nam się to zamyka kopalnie kiedy panie chce, u nas się nie buduje, pytanie, nie buduje no bo... atomu, to znaczy, że my za chwilę będziemy kupowali energię elektryczną z Republiki Federalnej. Niemiec. Więc, Pani von der Leyen będzie na tym zarabiała. Więc y, ponieważ posłowie z mojej formacji obiecywali, że Zielony Ład będzie do remontu, to przed nami mnóstwo pracy. Bo jeżeli Europa sama będzie dążyła do tego, żeby po raz, jako pierwszy kontynent na świecie być neutralnym klimatycznie, to to spowoduje, że Europa będzie niekonkurencyjna, że straci gospodarczo na tym, a świat przecież nie ma ścian między kontynentami i to ta neutralność jest fikcją. Wtedy. Więc ja uważam, że pani von der Leyen, czy w ogóle Parlament Europejski musi wziąć pod uwagę to, żeby siłą Europy zmusić wszystkie kontynenty do takiego działania. I wtedy to będzie być może miało sens, ale nie spowoduje, że my będziemy zapóźnieni gospodarczo, bo sami wrzucając na siebie tyle obowiązków, no to gospodarczą Wracam do pierwszego pytania. Co tak bardzo fascynuje Europejską Partię Ludową, do której należy PSL von der Leyen, że zagłosowali Państwo na von der Leyen? Jak Pani wie, ona będzie forsowała Zielony Ład w tempie ekspresyjnym, będzie forsowała Pakt Migracyjny i zmiany traktatowe. Dlatego pytam Panią, co Was tak bardzo w tej Pani yy, pociąga? Panie redaktorze, to musi pan zaprosić yy, członków tej partii, żeby ich bezpośrednio zapytać. Natomiast ja wierzę w te obietnice wyborcze, w których kandydaci z PSL-u obiecywali, że Zielony Ład będzie do remontu i będą o to walczyli. Koniec kropka. Ale to się nie składa w całość. No, pani posłowie, jeżeli składa. mówią, że będą walczyli Panie o to, Panie żeby... redaktorze, szef pani, mówi tak, pani przewodnicząca, a przewodnicząca, no ale jeżeli, jeżeli PSL stoi na stanowisku, że trzeba renegocjować zapisy Zielonego Ładu, Oczywiście. modyfikować, a jednocześnie popieracie von der Leyen, która chce jeszcze przyspieszać te zmiany, no to naprawdę to się nie trzyma całości, Widocznie o czym pani do nas mówi. posłowie zdecydowali, że ta kandydatka jest być może dobra we współpracy i tak dalej i być może mają już ustalone, w jaki sposób będą ten Zielony Ład reformować. Na pewno Zielony Ład jest do remontu. Na a ja to pewno widzę inaczej. Fakt migracyjny jest do wielkiego remontu. Tu trzeba uszczelnić granice, trzeba pomagać tym krajom na miejscu i wtedy nie będzie. Ja tylu, to widzę, ale proszę pan poseł, ja za chwilę powiem, jak ja to widzę. To nie jest kwestia tylko Zielonego Ładu i że on jest do remontu, on jest tak naprawdę m, powinien być. Oddalony i wyjęty spod wszelkiego rodzaju rozważań, bo zielony łatnie się nam tylko same szkody. No weźmy pod uwagę ETS, dyrektywę, dyrektywę budynkową. Niedługo będziemy płacić podatki od tego, że oddychamy powietrzem, jakim, no właśnie. By, jakim by nie było. Co posłowie pana formacji zrobili w no moi, poprzedniej kadencji, moi, moi, żeby ETS-u nie, nie było moi, na moi, przykład? Moi posłowie, ja mogę moi, posłowie, moi posłowie składali odpowiednie wnioski na, na forum Parlamentu Europejskiego. Które tak naprawdę były przegłosowywane m.in. przez posłów psl u wbrew interesom Polski, wbrew interesom Europy można powiedzieć, bo tak naprawdę rzeczywiście ta kwestia, która dotyczy polityki klimatycznej, to jest rzecz, gdzie Europa, Unia Europejska tak naprawdę porwała się z motyką na słońce, jak to się Pozwoli mówi. pan, że się wtrąca, ja, ja panie pośle, jedną rzecz tylko, kwestia. bo jeżeli pani poseł pyta, to pierwsze co przychodzi do głowy, to jest premier Morawiecki, który na forum Parlamentu Europejskiego, czy Komisji, czy Rady interweniował, na forum Rady Europejskiej interweniował, żeby zawiesić ETS, przynajmniej na czas wojny, na czas tego szantażu energetycznego, żeby zawiesić ETS i to był apel do von der Leyen, który nie został wysłuchany i którego apelu PSL nie poparło i nie wsparło. Ja ogóle... I to jest to, co robili w pis a czego wy nie popieraliście. Ja w ogóle uważam, że, że ETS to jest dodatkowy podatek i na węglu mamy tych podatków prawie 30%. E I, im no I mniej i podatków w lepiej. Tutaj, jak sobie tutaj można wyobrazić ten dobrobyt, kiedy, kiedy y, społeczność europejska będzie dociążana co, cały czas jakimiś tam dodatkowymi opłatami. Y, co więcej, jeśli chodzi teraz o ETS, ja ten, et, et, ten ETS-2, to y, w tej materii będziemy się dzielić z Unią Europejską, a więc ten haracz, który y, polscy obywatele zapłacą, połowa jego będzie musiała być odprowadzona do y, struktur. Unii Europejskiej, czyli dla nas to jest żadna korzyść. A jaka to jest korzyść generalnie dla, dla mieszkańców, szczególnie dla tych gorzej usytuowanych, no to sobie Państwo wyobraźcie, jak trzeba będzie docieplić nasze mieszkania, które wcale ten proces nie, nie należy, że tak powiem, do łatwych pod względem finansowym. To są po prostu dodatkowe obciążenia, które ograniczają naszą konkurencyjność, no więc... szczególnie w kontekście no, nawet chociażby Panie Sąsiadującą z nami więc... Ukrainą, którą, którą, gdzie nie obowiązują przepisy europejskie, a ta konkurencja będzie z tamtej strony bardzo duża. My już dzisiaj byliśmy na takiej konferencji prasowej dotyczącej tak, projektu. No to się Cargo. też odnieść, bo od... tak, niech się więc pani nie. ja odniesie. uważam, że Europa siłą swojej, swojego autorytetu powinna zmusić wszystkie kontynenty, żeby ten program był być może wolniej, no, ale... ale wspólnie realizowany. Ale proszę mi pozwolić, jeżeli chodzi. Na przykład o dyrektywy. Pan mówi o dyrektywie budy budynkowej. Ona jest sama bardzo dobra. Tylko kto ma to zrobić i kto ma to zapłacić? Pieniędzy nie ma. Nie wszyscy będą mogli to sobie sfinansować. A no, drugie, no właśnie... drugie chcę panu powiedzieć, to, to kto to, piętną, to zrobi? Dlatego to piętnuję. Ludzie się nie rodzą, nie ma nowych pracowników. Tak. Lewica chce czterodniowy tydzień pracy. To kto nam to będzie robił? Ale chciałam panu powiedzieć hmm. o zjawisku gold plating, czyli Unia daje dyrektywy, a pan w tym sejmie, w którym pan zasiada, musi to zaimplementować w, por... w polskiej ustawy. I ja tu mam przykłady dyrektyw, które chcą, żeby było tylko tyle obostrzeń, a polski parlament dokłada trzy razy tyle tych obostrzeń nie, w polskim ]neck. prawie. I ale to nie to jest tak. To no to a pani bardzo, robi zarzuty no, posłowi Lipcowi. Przecież to, on jest w opozycji. Ale to nie nowyksza, ja na stare A poza tym pani Henik troska, że robimy Słuchajcie, no ale nie mówmy jednocześnie, szanowni państwo. Nie mówmy jednocześnie, szanowni państwo. Zwracam się do naszych widzów, którzy tutaj nie rozmawiali, bo to do niczego nie prowadzi. Państwo to jest... nie wysłuchali i przekieruję głos, dobrze? Pani poseł, pani przewodnicząca Milas się pyta, kto za to zapłaci. Pani koleżanka z trzeciej drogi już odpowiedziała, Henik Kloska, że jeżeli emerytów i rencistów nie będzie stać na to, żeby sobie modernizować budynki, docieplać ściany i wymieniać okna, to się ich przeniesie do mieszkań socjalnych. A te ich mieszkania stare się komuś innemu da, albo się je zniszczy, albo się je sprzeda. A ci emeryci będą mieszkali w socjalnych mieszkaniach, bo po co takiem emerytowi jakiś stary 200-metrowy dom? jak może w 30-metrowym mieszkaniu sobie zamieszkać. Tak to będzie wyglądać. No to Henik Kloska mówiła. Yy, więc proszę panią Henik Kloskę zapytać, co miała na myśli, mówiąc o tych mieszkaniach modułowych czy socjalnych, bo ja tutaj... W kontenerach, bo to najtańsze, wiecie, to są kontenery teraz. Yy, wie pan co? Ja tutaj widzę problem. Sama dyrektywa budynkowa jest fajna. Będziemy mieć pięknie, ciepło i tak dalej, ale kto za to zapłaci i kto to zrobi? Już dzisiaj jest taki problem z ludźmi do pracy. Jak pan szuka kogoś do remontu, to bardzo... Bardzo ciężko znaleźć, żeby ktoś to dobrze zrobił. I kto to będzie robił? Nagle wszystkie budynki będą remontowane. I ja nie widzę... No, w puszczacie nielegalnych migrantów na pewno będą przychodzili do pracy. Pytanie, czy będą kradli, czy pracowali. Ale ja mam po, po pytanie na serio. Bo zaczęliśmy od tego, że von der Leyen została wybrana głosami IPL-u, socjaldemokratów, Renew Europe. Czy to nie jest tak, że jeżeli chodzi o tę polską delegację do Europejskiej Partii Ludowej, czyli powiedzmy Platformę i PSL, popieracie von der Leyen, bo spłacacie dług, jaki zaciągnął Tusk. Najpierw von der Leyen pomogła Tuskowi sięgnąć po fotel premiera, bo Polsce mrożono między innymi pieniądze z KPO, Sama von der Leyen powiedziała: Donaldzie, wrócisz tu jako premier. Donald wrócił jako premier, a teraz Donald się odwdzięcza, no i mobilizuje swoich europosłów, żeby głosowali na von der Leyen. Panie pośle, tak to jest? No tak to jest. No dzisiaj Donaldus był jeden z pierwszych tych, którzy złożyli, złożyli gratulacje von der Leyen. Jeszcze pewnie nawet wyników wyborów nie ogłoszono, a ten sygnał już z Polski, z Polski poszedł. To to jest właśnie zadziwiająca sytuacja, że akurat właśnie PSL wchodzi w te buty. Tuska i za wszelką cenę chce poprzeć te wszystkie no, bardzo negatywne rozstrzygnięcia dla Polski, które tam w Parlamencie Europejskim, w strukturach Unii Europejskiej się rodzą. To jestem zadziwiony tym, że partia, która przyznaje się właśnie do tych konserwatywnych wartości, pani poseł dzisiaj pyta, skąd te dzieci i tak dalej. No przecież ta cała głupota, to lewactwo, które popiera m.in. Europejska Partia Ludowa, w tym PSL, to stamtąd o. idą te rzeczy. Przecież to nie ulega żadnej kwestii, w jaki sposób dzisiaj struktury Unii Europejskiej podchodzą do europejskich wartości. To pakt migracyjny z całą pewnością, a więc dalsze popieranie tego dziwactwa jeszcze poprzedniczki Ursuli Wander, to znaczy nie tyle poprzedniczki, ale tak zwana polityka multikulti. To jest nic innego, jak coś, co zostało wymyślone w Niemczech i na siłę forsowane przez y, y, Parlament Europejski. Stąd też otwarcie tej y, Europy na te różne kultury, które tak naprawdę nigdy, tak jak do tej pory, się jeszcze nie, nie zaaklimatyzowały w strukturach państw europejskich. No i dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, co niebawem w Polsce będziemy też to przeżywali, że ci nielegalni emigranci będzie się im lepiej powodziło niż tak Polakom, którzy, może, no. którzy będą pobierali niskie świadczenia emerytalne, czy też innego typu no pomoc W takim razie, przez razie, Dlaczego, dlaczego to jest PSL? I, wy w to jest, to jest ten I to wchodzicie. I to problematyka, dlaczego PSL rzeczywiście po raz kolejny poddaje się dyktatowi Tuska i popieracie von der Leyen, tylko dlatego, że Tusk musi spłacić osobisty dług. Ale panie pośle, to. Tutaj... Ale pani przewodnicząca, no, no ja pani pytanie. Chcę a pani że ale to ja właśnie. Pytanie, ale to jest. Pytanie do tego pytanie, wszystkiego jest to, jeżeli chcemy wyremontować Zielony Ład, chcemy zmodernizować pakt Wyrzućcie migracyjny. Ale pan mówił już dwie godziny, a jak ja chcę coś powiedzieć, to pan po dwóch słowach mi przerywa. A nikt tu nie wspomniał, ani pan redaktor, ani pan, że powinna być stworzona, no nie wiem, można to nazwać karta polskich interesów, żeby za granicę, nie przenosić tych kłótni, które ja tu ciągle słyszę na grunt zagraniczny polskie no, kuchnie tam niech pani Ale, powie nie, nie, jak sobie to pani no, wyobraża tą kartę polskiego poseł interesów? tu No tak sobie nie. wyobrażam, że mamy problem tak jak kiedyś dyrektywa transportowa siadają wszyscy i zastanawiają się jak to rozwiązać i razem przekonują usługę opracujecie a kartę niemieckich macie... interesów i to cały czas Ale bo, a pan się tak Tuska boi nie, a może ja, jednak ja, ja, warto ja akurat, przekonać? Ja akurat Tuska tak jak... się nie boję my staramy się przekonywać Tuska żeby Ale, odszedł no, od tej błędnej. I którą Ale forsuje widzi w życiu pan publicznym. Kosiniakowi Kamyszowi się udało przekonać Tuska do płotu na granicy, to przekonajmy Tuska do czym, O czym pani pan To nie Tusk wybudował o, jest? ten płot Kosiniak, na granicy. Kosiniak, Kam, Kosiniak Kamysz. Ja nie znam takiego polityka PSL-u tak usłużnego wobec ja Tuska, chciała, jak, Kosiniak, tak słuchał, jak, jak Kosiniak ja Kamysz. Słucham. Pamiętamy poprzednią kadencję, kiedy jak był jak ktoś kogoś ministrem nie obraża, pracy, to wam to przeszkadza. Ale tu nikt nikogo nie obraża, tylko taka jest prawda. Kosiniak-Kamysz wykonuje urażacie. najczarniejszą robotę, po prostu której, polaryza... do, o której Donald Tusk nie umywa nie ręce, a później zwali wszystko na kosiniaka że Jak jesteście nie. we dwoje, nie. to wygląda? program nie. sam się nie. robi, a tu jestem niepotrzebny nie. i tak oglądam. Pani że wam jest pani bardzo do pani, Szanowni państwo, panie pośle i pani przewodnicząca, proszę odpowiadać na moje pytania. To jest moja uprzejma prośba. Ja pani zadałem konkretne pytanie, dlaczego... PSL jest tak uległe wobec Donalda Tuska? Czy Kośniak-Kamysz też ma jakiś dług do spłaty, jakieś zobowiązania wobec von der Leyen? Czy musi rzeczywiście spłacać te długi, które Tusk zaciągnął już wiele lat temu, kiedy jeszcze otrzymywał nagrody imienia Karola Wielkiego z rąk kanclerz Niemiec? Jak się nazywa kanclerz Niemiec? Była? Też nie pamiętam. Angela Merkel. Angela Mer rąk Angeli Merkel. Do dzisiaj spłaca swoje długi i swoje zobowiązania. On już zarobił, miał stanowisko szefa Rady Europejskiej, ale dlaczego wy się pod tym podpisujecie? I czy uważa pani, że tak jak powiedziała dzisiaj jedna z europosłanek Konfederacji, że miejsce von der Leyen jest nie w komisji, tylko w więzieniu? Czy pani się z tym zgadza? Wie Dwa pan, krótkie o... pytania, ja, ale do mnie. Ja do przede, mnie, przede proszę. wszystkim nie uważam, że publicyści mają rozsądzać, kto ma iść do więzienia, a kto ma nie iść do więzienia. Nie I proszę nie mówić o tym, że to jest do rząd Donalda Tuska, bo to jest rząd koalicyjny. I Kosiniak-Kamysz na przykład nie zgadza się do, z Donaldem Tuskiem, jeżeli chodzi o głosowanie w sprawie aborcji. Jeżeli chodzi dzisiaj, słuchamy wywiadu porannego, nie wiem czy w Radiu Z, bodajże był Kosiniak-Kamysz. To wyraźnie powiedział, że on pana Szatkowskiego powiedział, że poprze na, na stanowisko nie zastępcy szefa NATO, tylko asystenta szefa NATO i powiedział, że z Jackiem Siewierą rozmawiał i powiedział, że nie ma nic przeciwko temu. Więc co róż? są różne zdania w rządzie koalicyjnym, więc absolutnie nie uważam, że, że, że PSL czy Kosiniak-Kamysz się poddaje Donaldowi. rozumiem, że z własnej woli to, głosujecie pan, za kobietą, ja tutaj, która sprowadza Europę. Umowę koalicyjną, Na skraj bankructwa i moralnego, i gospodarczego. To jest I każdego jednego, jednego, jest również etycznego. No bo I bo wiemy i jak te siły postępują zmienić, z naszymi korzyściami. Wszyscy chcą się kłócić dalej, ale nie stworzą jakiejś takiej sprawy Nie, my się nie chcemy kłócić, my poddajemy za granicą, rządowi, rządowi Tuska, rządowi koalicyjnemu, jak to pani powiedziała, dobre, rozsądne propozycje, których wy nie chcecie zaakceptować. I dziwię się, że PSL właśnie stoi po stronie Tuska, a nie po stronie tych wartości konserwatywnych, o których tylko mówi, ale, a w tej materii nic nie czyni. Bardzo Chcia państwu dziękuję. Powiedzieć... Jolanta Mila z Krzysztof w lipiec. Trzecia droga Prawo i Sprawiedliwość. Za chwilę będę rozmawiał o tym, że do prokuratury ze służby kontrwywiadu wojskowego wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Błaszczaka, byłego szefa mon byłego wicepremiera. Pan premier odtajnił część dokumentów, które wskazywały, że poprzednia koalicja, czyli Platforma i PSL chciały bronić nas przed potencjalnym atakiem ze strony Federacji Rosyjskiej na linii Wisły. Jednocześnie oddając całą wschodnią część naszego kraju w ręce Wroga, a tam dochodziłoby do tego, do czego dochodziło w buczy na Ukrainie. I za chwilę już o tym.